Dosłownie w ciągu 6 godzin Polacy wchłonęli 67 milionów złotych na dopłaty do kredytów i niestety istnieje bardzo duże ryzyko, że chociaż część z tych, którzy ustawili się w kolejce, no pieniędzy nie dostaną, a to oznacza bardzo wymierne koszty albo przynajmniej ryzyko tego, że utraci się pieniądze, no bo jeżeli podpisało się umowę, to chociażby za usługę notarialną trzeba było zapłacić. Do tego sprzedającemu trzeba było wpłacić zadatek albo zaliczkę. Jeżeli jest to zadatek i nie stawimy się na umowę końcową, bo po prostu nie będziemy mieli kredytu hipotecznego, który nam sfinansuje zakup, to po prostu możemy stracić ten zadatek. A więc tutaj faktycznie istnieje duże ryzyko, że MDM okaże się nie tylko sposobem na zdobycie wkładu własnego i zaciągnięcie kredytu, ale też istnieje ryzyko, że przez to, że na dofinansowanie konkretnego kupującego pieniędzy nie starczy, to on może stracić pieniądze, które już zainwestował w zakup mieszkania. Całe szczęście jest sposób na to, aby uniknąć tej straty. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zdobyć pieniędzy, które pokryją wkład własny, tak jak miał pokryć program Mieszkanie dla Młodych, całe szczęście jeszcze w styczniu 2018 roku będzie można się ubiegać o pieniądze, a więc dla których pieniędzy w sierpniowej edycji programu nie starczyło, mogą po prostu umówić się ze sprzedającym, że ten jeszcze trochę poczeka na pieniądze i wtedy w styczniu trzeba by było złożyć wniosek znowu o kredyt z dopłatą już w tej ostatniej kończącej program transzy roku 2017.